cztery paterny legato, które wprowadzą nieco w świat szybkiego grania z ograniczonym wykorzystaniem prawej ręki. Paterny nie są jakieś mega trudne, ale wymagają już jakiegoś doświadczenia w sprawie legato, dlatego jeżeli jesteś żółtodziobem w tej materii, to polecam odcinek 6 paternów legato na początek, w których nie tylko pokazuję proste zagrywki, ale także tłumaczę, od czego zacząć ćwiczenie tej trudnej techniki. Cały pattern złożony jest z 6 dźwięków. Dlatego najlepiej będzie grać go 6 dźwięków na uderzenie metronomu lub 3 dźwięki na uderzenie metronomu, jeżeli dopiero ćwiczymy i nie mamy wprawy. Zaczynamy od zerwania, czyli pull-offu, małego palca do palca pierwszego. Następnie hammer-on środkowym palcem. Następnie hammer-on małym palcem. Następnie zerwanie małego palca do środkowego palca. Zerwanie środkowego palca do palca wskazującego. I to jest cała zagrywka. Możemy najpierw poćwiczyć na jednej strunie. A potem zacząć przenosić sobie na całą skalę. I tak dalej. Pattern wygląda następująco. Jak słychać, jest on trójdzielny, dlatego gramy 3 lub 6 razy na jedno uderzenie metronomu i gramy coś takiego. Zaczynam od zagrania 3 pierwszych dźwięków tonacji, czyli liniowo. W tym przypadku jesteśmy w tonacji G-dur, będę grał 3, 5, 7 próg, czyli dźwięki G, A, H. Wykostkowałem w dół. Następnie przechodzę na cieńszą strunę, dźwięk C, również gram w dół. I teraz znowu wracam na grubszą strunę, kostkuję w górę i robię serię pull-offów, czyli zerwań. Zrywam z małego do środkowego i ze środkowego na pierwszy. Mam tyle. Teraz dokładam hammer-on środkowym palcem, hammer-on małym. Mam tyle. I teraz liniowo na kolejnej strunie dźwięki C, D, E, znowu wykostkowane. I to jest właśnie cały ten pattern. I najpierw mogę go wyćwiczyć na jednej parze strun. I jak zaczyna wychodzić, to mogę rozłożyć na całą skalę. I tak dalej. No i oczywiście szybciej. Ten pattern być może jest mało spektakularny, ale za to bardzo prosty. To był jeden klocek, którym będziemy się posługiwać. Zaczynam od pierwszego dźwięku. Hammer-on na kolejny dźwięk. Pull-off na poprzedni. I hammer-on dwa dźwięki dalej. Czyli w tym wypadku 3 próg, 5, 3, 7. I jak nabiorę wprawy, rozkładam na całą skalę. Ten pattern moim zdaniem jest najciekawszy brzmieniowo z wszystkich dzisiaj przedstawionych i też jest najbardziej zaawansowany technicznie. To był jeden obrót tego patternu. Znowu mamy parzystą ilość dźwięków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dlatego pewnie będziemy go grali szesnastkami. I wygląda on następująco. Zaczynam liniowo, czyli 3, 5, 7 próg, czyli dźwięk A, czyli dźwięk G, A, H. Ale na kolejnej strunie dzieją się rzeczy ciekawsze. Zaczynam od hammer-onu z dźwięku C, czyli trzeciego progu, aż do progu siódmego. Znowu pull-off do trzeciego. I teraz hammer-on na trzeci, na piąty próg i hammer-on na siódmy. Czyli do kupy. To jest jeden klocek naszego patternu. I znowu, najpierw jedna para strun.
potem rozrzucam na całą skalę. Dzięki za uwagę i tak jak w poprzednim filmiku o legato, teraz też muszę nadmienić, żeby nie ćwiczyć jednego zestawu ćwiczeń latami, aż stanę się mistrzem jednej zagrywki, tylko w momencie, w którym widzę, że już nie robię żadnych postępów, dane ćwiczenia ograniczyć lub zupełnie odstawić, ale za to zrobić sobie miejsce na to, żeby poćwiczyć jakieś inne techniki. Do obecnych ćwiczeń będzie można wrócić za kilka miesięcy lub nawet lat i wtedy zobaczyć, czy czasem nie zrobię jakichś postępów. Mam nadzieję, że dzisiejsze zagrywki się do czegoś przydadzą. Ja już się zwijam. Na razie!